szłam tutaj na spotkanie z Państwem, to powiedziałam mojemu mężowi, że idę na spotkanie. Tutaj nie chciałabym zrobić przykrości osobom 30 minus, że idę na spotkanie z bardzo młodymi duchem ludźmi. Z tego, co tutaj przed chwilą usłyszeliśmy, to Państwo funkcjonują fantastycznie. I Państwo mają z tego wielką przyjemność, tak jak patrzę na twarze Państwa, a aktywność, jaką Państwo przejawiacie od tej artystycznej, której efekty mogłam przed chwilą na tej mini wystawie zobaczyć i uznać, że naprawdę są bardzo piękne prace, dojrzałe artystycznie i warsztatowo. To chciałam jeszcze powiedzieć, że taka wszechstronność, o której się mogłam przekonać, czytając materiały przed dzisiejszym spotkaniem, to mi bardzo zaimponowała, bo Państwo mają ogromną aktywność w działaniu i dla ducha, i dla ciała. Muszę przyznać, że jedna rzecz mnie bardzo ubawiła i od razu zyskała też jeszcze większą sympatię dla Państwa, mianowicie sekcja osób grających w kanastę. Ponieważ muszę przyznać, że to jest nasza rodzinna pasja, a zaczęliśmy bardzo często i tutaj grywaliśmy razem z mężem wiele lat temu, kiedy w deszczowe dni spędzaliśmy wakacje w Borach Tucholskich, tutaj niedaleko. Więc to bardzo, bardzo mi się podobało i uważam, że to jest też taka integrująca ludzi gra. Pozytywny stosunek do świata, pozytywny stosunek do siebie, chęć aktywności, wyjścia z domu w momencie, kiedy obowiązków jest, przynajmniej jak się na początku wydaje, trochę mniej, to jest rzecz imponująca i świadomość tego, że coś z tym czasem można zrobić i mieć z tego satysfakcję, jest godna najwyższego uznania.